serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Opola i nie tylko do smakowania, do jedzenia. Jak wiadomo, jest to czynność, która sprawia bardzo dużą satysfakcję, jeżeli je się coś dobrego, a tutaj między 23 a 25 sierpnia w ramach Festiwalu Smaków będzie mnóstwo smakowitości, które będzie można kosztować. Będzie też trochę muzyki, wiele innych atrakcji, także serdecznie zapraszam na Festiwal Smaków. Gwarantuję, że będzie smacznie, chociaż proszę pamiętać, żeby nie jeść za dużo, bo to też jest niezdrowo. Dużo zabawy, dużo muzyki, dobrego humoru. Serdecznie zapraszam. Zdecydowanie będziemy szli w kuchnię włoską. Zuzia będzie, z tego co wiem, przygotowywać tiramisu o smaku słonego karmelu. Ja będę robić makaron, ale jeszcze nie zdradzę jaki, dopiero dowiecie się tego później. A co mnie inspiruje? Zdecydowanie inne potrawy są dla mnie inspiracjami, jakieś wyjazdy, gdzie mogę skosztować innych smaków, ale nigdy nie korzystam z przepisów. Zazwyczaj mam coś takiego, że wystarczy mi po prostu zdjęcie, ja jestem w stanie na podstawie tego zdjęcia ułożyć swój przepis. Podczas Festiwalu Smaków zaprezentują się kucharze, szefowie kuchni z wybranych restauracji członkowskich Szlaku Kulinarnego Opolskiej Bify. W piątek 23 sierpnia restauracja na Wyspie. Gotować będą pani Elżbieta Oleksa, właścicielka, oraz kucharz Natasza Romaniuk. Będzie to specjalność zakładu Karp po Niemodlińsku, więc również sam produkt Karp Niemodliński, produkt tradycyjny województwa opolskiego, jedna z najlepszych polskich ryb. W sobotę 24 sierpnia Zamek Bożejów i tutaj pstrąga z Poliwody przygotowywać będą szef kuchni Aleksander Panzaj i Anna Bielak. W niedzielę 25 sierpnia bistro Dziki Karp Stułowic i szefowa kuchni, właścicielka bistro, pani Kinga Gala, przygotuje mini burgery z pulpecikiem z karpia niemodlińskiego, z sosem holenderskim i salsą z marynowanej cukinii. I również w niedzielę, to już nie członek Szlaku Kulinarnego Opolski Bify, ale nasz partner, członek Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, kilka dni temu raptem przyjęty do rotu, Leśna Przystań z Osieku Grodkowskiego pod Grodkowem. Niesamowita atrakcja turystyczna, ale również w tej chwili jedna z najlepszych restauracji w województwie opolskim. I tutaj szef kuchni, pan Maciej Żywiec, przygotuje, to jeszcze jest tajemnica, potrawę z miętusa. Również bardzo rzadka ryba, bardzo dobra, bardzo smaczna. Pojawi się kuchnia gruzińska, będą słynne hinkali i haczapuri. Pojawi się kuchnia turecka, będą tureckie słodkości, chałwy i baklawy. Pojawi się kuchnia japońska, będzie ramen, różnego rodzaju makarony, takie jak udon teriyaki, czy popularne pierożki japońskie gyoza. Pojawi się kuchnia wietnamska, będzie też kuchnia hiszpańska, klasyczne empanady, pojawi się kuchnia włoska za sprawą włoskich cannoli, będzie kuchnia perska, która jest dość niespotykaną kuchnią, jeżeli chodzi tutaj o nasz kraj. Na samym festiwalu będziemy mieli prezentacje codziennie, czyli piątek, sobota, niedziela, po 3 zespoły, czyli łącznie 9 zespołów, które się przed właśnie tutaj publicznością zaprezentuje na dużej scenie. Sprowadzimy ponad 10 browarów rzemieślniczych z różnych małych manufaktur z całej Polski, jak i również będzie można spróbować cydrów, miodów pitnych, jak i również wina. To do samej części gastronomicznej, oczywiście również food trucki jako część tradycji każdego z eventów, jest to nieodłączna część. Tutaj również będziemy mogli się pochwalić właśnie kuchnią meksykańską, amerykańską czy też grecką.